17. Na tej właśnie godzinie prezentacja drużyny. A po niej sport o promocję w meczu 8 kolejki Ekstraklasy pomiędzy ZKS Sobaczew i Łuk Start Gdańsk. Jak widzicie Państwo w składzie, drużyny znalazła była zawodniczka z KTS-u Katarzyna Krzybowska-Franc, która spędziła w Sobaczewie kilka sezonów. Witamy ją serdecznie tutaj u nas. Mecz 8 kolejki Ekstraklasy pomiędzy ZKS Sobaczew i MKS Tatarzyn. Drużyna Tatarzyna w składzie Katarzyna Krzybowska-Franc. Pełnia Krzysiek. Rejny Aso. Oraz Katarzyna Śliwierczyk. Kierowniczka drużyny jest pani Klaudia Kosińska. SKS Sobaczew Irina Przewała. Ilona Ćwiernia. Oraz Zuzanna Wiernowska. Trenerem drużyny jest pan Bronisław Gałęczyk. Zawody poprowadzi sędzia klasy państwowej, pani Izabela Rozbiorz-Płocka. I teraz przywitanie drużyn i przystępujemy do gry.
często specjalnie mamy za sobą. I w pierwszym wypadku zobaczymy Irinę Ciebalą i Paulinę Krzysiek. Irinę Ciebalą, Paulina Krzysiek. Pierwszy kierunek meczu 8 kolejki Ekstraklasy pomiędzy ZKS Tatrzew a MKS Start na Darze.
Thank you.
Thank you.
Zachowanie celowych stron do 3-3-0. SKP Sytuacji w 1-0. Drugi pytanie plus otrzymy Ilona Świetnie i Renę Aso. Drugi pełen mecz jest teraz zawsze w start na dalszy. Ilona Świetnie, Reina Aso.
11:25 pierwszego seta wygrywają na sol.
Czas na kilowy stwierdzenie. I przechodniczka, trzeci set, przystoja i Lubasz Twierdnia, Irena Asson.
Czas na kolejny pasek. Trzeciego seta 12 do 10 wygrywa Reina Aso i wychodzi na prowadzenie 2-1 w pojedynku z jedną czwartą. I przynajmniej czwarty sezon tego drugiego wystrzelenia z Reina Aso.
Będziemy sobie wydać do pierwszej gry na wolność stwierdnia i o końcowym wyniku meczu z Rejną Masą zadecyduje piąty set. I wolność stwierdnia Masą, piąty set, decydujący o zwycięstwie w drugim pojedynku na czystym linii, gdy Ekstraklasy, różne kolejki Ekstraklasy pomiędzy SKTS Sopocza i MKS Start na darze. I przed nami piąty set w jedynku ilość twierdzi z Rejną Masą.
Pierwszy jest jedynie na pięciu wygrywa podażność Polska Francja. I co? Drugi stronę pojedynku Zuzanny Wielgos, Katarzyna Grzybowska, Francja. Drugiego seta Katarzyna Grzybowska, Francja wygrywa 11-3.
Często pokażę to przy polskiej.
Thank you.
Gdy to zeta podobnie wyraźnie do siły wygrywa i rywal sprzedaje. Przed nami trzeci set w pojedynku Iriny Cielago i Ireny Aso. Zawodniczka z KTS-u prowadzi 2-0. Thank you.
Wszystkie sprawy, które są wynikają na kasę.
bardzo świetnie nagrywała. I wracam dalej całą pojedną swoją akcję z Jebiga. SKPS Słuchacze wygrywa Dariusz Mazowsza ze Spartaka 3-1. Dziękujemy za moc. Życzę Państwu udanego wieczoru. Adres nie znalazł na spokojnego powrotu do domu. Do zobaczenia w Chodakowskiej.